Cześć, z tej strony Kasper. Dziś zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania Lenovo Yoga Tab 3. Pierwsze, co warto powiedzieć o tym tablecie, no to jednak to, że tak jak było na opakowaniu napisane, faktycznie możemy używać jakiegoś metalowego przedmiotu jako rysika. Tutaj mam zwykły długopis, no i działa on jak najbardziej dobrze tutaj. Możemy klikać sobie cokolwiek chcemy. Oczywiście no nie jest to tak perfekcyjny przyrząd do używania naszego tabletu jak nasz palec na przykład, czy jakiś dedykowany rysik, ale jak najbardziej jakieś proste rzeczy możemy zrobić, więc na przykład, nie wiem, chociażby teraz w zimę jakieś rękawiczki ubierając na dłonie swoje, no to jakimkolwiek przyrządem możemy coś na przykład napisać bez problemu, więc to jak najbardziej moim zdaniem jest świetny pomysł. Jedynie no trzeba pamiętać, że no musi ten długopis czy jakikolwiek przyrząd zawierać coś metalowego lub po prostu może to też być ołówek, bo wtedy też możemy coś tam powiedzmy napisać czy tam cokolwiek innego zrobić na naszym tablecie. Więc metalowe przyrządy oraz ołówki działają, a tworzywo sztuczne już niekoniecznie. Druga rzecz, to co mi się strasznie spodobało, no to ta stopka, ponieważ możemy w każdym momencie postawić sobie ten tablet, nie wiem, na biurku, na stoliku i coś obejrzeć sobie. Moim zdaniem naprawdę ta stopka to jest świetny pomysł i że producent na to wpadł, to tylko na plus dla tego urządzenia. Tutaj mamy też takie zgrubienie. Gdy trzymamy telefon w orientacji pionowej, no to jest wygodnie trzymać to urządzenie, jednak w tą stronę, gdy trzymamy, troszeczkę może przeszkadzać nam to zgrubienie od dołu, ponieważ no nie jest ono już tak wygodne. Co do samego designu natomiast, mi się to osobiście podoba, bo tablet jest smukły, oprócz tego zgrubienia jednego, dodatkowo jakość materiałów jest bardzo dobra, no jedyne do czego mogę się przyczepić, to do ramek wokół wyświetlacza, są one po prostu za grube. Gdy ekran podświetlimy, no to wokół wyświetlacza mamy masę czarnych ramek. No, może to po prostu niektórym przeszkadzać, ponieważ już to nie wygląda tak dobrze jak całość urządzenia. Gdyby ramki były minimalnie chudsze, no to i tablet by wyglądał lepiej. No i przede wszystkim byłby lżejszy i mniejszy, a to jednak chyba się liczy też. Wyróżnikiem tego tabletu jest również to, że mamy tutaj obrotowy aparat. Możemy zrobić dzięki niemu zdjęcia zarówno siebie przy pomocy kamerki, jakby nie patrzeć dobrej jakości, ponieważ wykonuje ona zdjęcia 8 megapikseli w proporcjach 4:3, więc no jednak no zdjęcia wychodzą dobrej jakości. Dodatkowo bez problemu możemy obrócić sobie tą kamerkę i wykonać zdjęcia jakichś przedmiotów przed sobą, które mamy, więc to również moim zdaniem zasługuje na pochwałę, że mamy tak jakby jeden aparat, a jednak możemy wykonać dwa rodzaje zdjęć, bo i siebie, jak i też tych przedmiotów, które mamy przed sobą. Spore wrażenie zrobiły na mnie głośniki. Tak jak mówiłem w unboxingu, są tutaj dwa głośniki stereo, które grają po prostu rewelacyjnie. Tutaj mamy taki przykładowy filmik, krótki. No nie da się tego pokazać tak na filmie, jak to naprawdę działa, ale możecie uwierzyć mi na słowo, że naprawdę dźwięk, który wydobywa się z tych głośników, jest naprawdę rewelacyjny. Jak na tablet, no to byłem mega zaskoczony, że jest on w stanie aż tak dobrze grać. To co mnie troszeczkę zdziwiło w tym tablecie, to to, że mimo, że mamy tutaj slot na karty SIM, to nie możemy jakby wykonywać żadnych rozmów. Nawet nie chodzi mi o to, żeby porozmawiać z kimś innym, ale nawet chociażby to, że montując tutaj kartę w tym tablecie, możemy używać transmisji danych. Ale żeby sprawdzić, ile nam zostało na przykład gigabajtów u niektórych operatorów, szczególnie w ofertach na kartę, no to musimy jakiś krótki kod wpisać, żeby zobaczyć, ile nam zostało gigabajtów. Tutaj nie mamy w ogóle aplikacji telefonu. SMS-y owszem możemy wysłać, ale już nie możemy skorzystać z możliwości dzwonienia, co jest moim zdaniem no troszeczkę jednak dziwne. Dobra, w tych krótkich pierwszych wrażeniach myślę, że to tyle. Jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz do obserwowania mnie na portalach społecznościowych. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!